Dzień dobry Państwu. Jestem znów zaproszony na działkę pani, której pomagam jej w pracach ogrodowych. Ja jestem z tego bardzo zadowolony, bo raz, że się relaksuję, drugi raz rozwijam się przez pracę duchową, bardzo do przodu idę, trzeci raz zrelaksowany. Zacznę opowiadać o tym, jak awatar i co to jest awatar. Awatar jest to ciało, nasze ciało materialne, które jest zbudowane z genów, które posiadamy, dane nam przez ojca i matkę, rodziców. I to jest awatar, czyli pamięć komórkowa ciała. Awatar to jest ja. Właśnie to jest nasze ja. On ma świadomość, ale posiada duszę, o której nie wie. I dlatego trzeba rozwijać się duchowo w przestrzeni serca, aby połączyć te dwie istoty. Awatara w duchu. W ten czas jesteśmy tak zwani oświeceni. Jak to zrobić? Już mówiliśmy, odbudować nasze dzieciństwo w sercu. A więc wyznawać Jezusa Chrystusa, czy jakoś innego Boga, czy jam jest, którym jest Kreatora. Właśnie chodzi o boskie dzieciństwo, żeby awatar był połączony z tym boskim dzieciństwem, a więc budować Boga w sercu, wewnętrznego Boga, nie zewnętrznego, nie agregora, bo w tej chwili, jeżeli nie jesteśmy na drodze życia wewnętrznego, ducha, wszechducha, to będziemy zawsze należeli do agregora, do oszusta. Czy to jest zło? Nie. On nie jest ani zły, ani dobry. Taka jego natura. On daje coś za coś. Jeżeli mu damy w myślach, co stworzymy, to on to poda, ale odwrotnie, bo to jest odwrotność. On nie ma pamięci. Nie, można go nazwać absolutem, bo to jest byt. I on nie może bez ducha nic podać, bez kreatora. Dlatego trzeba rozwijać się duchowo. Czyli jest to konieczność. Jak kto chce, ma wolną wolę. Niektórzy wolą być w ja i dążą do tego, że medytują, śpiewają, modlą się do ja, najwyższego ja, czyli do awatara. On zawsze będzie egoistycznym ja. Niektórzy uznają go, że jest to ich najwyższe ja. Tak, jest to ich, nic nie więcej. Tylko egoistyczny. On nie ma połączenia ze źródłem życia. Bo aby miał połączenie ze źródłem życia, z wszechrzeczywistością, aby poznał wszechrzeczywistość, jam jest, którym jest Kreatora, to tylko w przestrzeni serca. Na zewnątrz jest świadomość Kreatora. Bo żeby nie świadomość, to by się wszystko rozpadło. Na zewnątrz jest energia stworzona przez Kreatora. Także świadomość, a energia to są dwie różne rzeczywistości. Energia jest różnego rodzaju. Jest pozytywna i negatywna. Jest plus i minus. Kreator nie. Kreator może być minus i plus, bo w ostateczności on tak jest. W ostateczności, czy chce, czy nie chce, kiedyś będę w źródle życia. Nie mamy innej drogi, tylko ona może się ciągnąć latami. A więc, aby jak ktoś chce żyć w pokoju, w miłości, w miłosierdziu, w harmonii, chce być kreatorem, jaźnią, Bogiem, bo tak czy siak każda istota boska jest Bogiem, ale sama dla siebie, nie może być dla kogoś innego. Boski tak, bo wszyscy jesteśmy boscy. Proszę Państwa,
jesteśmy w jedności, ale osobno, a więc moja droga życiowa nie może być taka sama jak droga życiowa mego znajomego, sąsiadki czy tej pani, u której w tej chwili jestem na działce. Nie może. Dlaczego nie może? Bo inaczej nie byłoby wolnej woli. Nie moglibyśmy się rozwijać. A więc jesteśmy w jedności, ale każdy osobno. I dlatego tak wszystko jest. A więc nie może być mistrzów ani nauczycieli. I dlatego żaden mistrz duchowy czy nauczyciel nie zostawi po sobie żadnych zapisków, ponieważ wiedział, że nie mogą iść tłumy za nimi, bo byłoby to wbrew prawu wolnej woli. To była ich droga. Oni tylko pokazali narzędzie, jak można używać tego narzędzia, aby rozwijać się duchowo, ale każdy z osobna. Nie wtłumamy. A co zrobili niektórzy? Potworzyli tak zwane święte księgi, Biblię, a więc stąd wzięły się religie. Czyli co? Stworzyli kościoły. Czyli co? Utworzyli, że oni są wybrani przez Boga, że przez ich ręce płynie Bóg i że bez nich my nie możemy trafić do Boga. Jezus i wielu innych mistrzów powiedzieli inaczej. Niepotrzebni są nam pośrednicy. Każdy z osoba może w jednej chwili być połączony z Bogiem. Taką ma możliwość. Ale ma i swoją drogą indywidualną. Jeżeli ktoś z Państwa będzie wierzył w piłkę nożną i że ta piłka go doprowadzi, że trafi na drogę do Boga żywego, proszę bardzo. Kreator jest Bogiem żywym. Żywym. On jest wszystko we wszystkim. W najmniejszym jest Kreator. I nie trzeba się przed Nim kajać, klękać, składać ofiarą, tylko z zawierzenia w swoim sercu. Jeżeli uwierzymy, że ja i Kreator jesteśmy jedno i to samo, to w ten czas jesteśmy tak zwanym zbawieni. Stanowimy jedność. Mamy potężną moc kreatywności, tworzenia. Wszystko, co pomyślimy, będziemy mieli. Nie musimy o nic prosić. Nie musimy się bać straszenia przez różne media telewizyjne, internetowe czy czasopism. Nie będziemy się bać żadnych wojn, bo nie będzie wojny. Co stworzymy, to mamy. To jest nasz wybór. I proszę Państwa, jest to naprawdę dzisiaj nagrywany ostatni mój filmik, bo zrozumiałem, nie ma sensu. Ja nie jestem, nie byłem i nie będę Waszym nauczycielem ani guru. Jest to niemożliwe. Ponieważ nauczyciela i guru ma każdy w swoim sercu, musi go odnaleźć, musi zbudować i zawierzyć wyłącznie sobie. Bo jeżeli wierzę wyłącznie sobie, to wierzę w Boga, bo Bóg i ja to jedno i to samo. Można go nazywać jaźnią, Bogiem, Kreatorem, Stwórcą Najwyższym, ale nigdy ja, bo on nie jest egoistyczny. Gdyby był egoistyczny, zaprzeczałby sam sobie wolnej woli. A więc jak to by było? Sam sobie czegoś zabrania, sam sobie każe, sam sobie te... A jest to niemożliwe, proszę Państwa. Po prostu niemożliwe. Wszystkie kary, nakazy, zakazy i to stworzył człowiek. Człowiek przez fałszywego Boga, którego stworzył na obrazie, w jakiejś figurze, w jakim tym, a zapomniał, że sam jest bosko nieśmiertelną istotą. Bo skoro stworzył go duch, nieśmiertelna istota, jam jest, którym jest kreator, stwórca, duchem, to i ja automatycznie jestem duchem. To samo. Tylko tak zostałem pokierowany przez
ludzi, którzy zależało, abym zapomniał o sobie, kim jestem, abym zapomniał. No i zapomniałem. A oświecenie jest to, krótko mówiąc, przypomnienie sobie, że jestem duchem z ducha, nie ciałem. Nie awatarem. Awator i duch to jedno. I o to chodzi, aby połączyć. I było tylko jedno, bo wszystko pochodzi z jednego źródła. Z jednego. Nie może być inaczej. Dziękuję za wysłuchanie. Do widzenia.